Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. W jednym z ostatnich odcinków najciekawszych lotniczych nagrań pierwszym klipem był lądujący samolot linii Aerosecret z otwartymi, ogromnymi drzwiami, zaraz obok normalnych drzwi, jak w regularnym 737. Trochę osób zainteresowało się, skąd takie drzwi w 737 posiadającym zwykłe okna, po czym można stwierdzić, że samolot w przeszłości służył nie tylko do przewozu cargo, ale również pasażerów. Właśnie dlatego w tym odcinku porozmawiamy o samolotach typu kombi i jak to wszystko wyglądało od strony pasażera. Zapraszam do oglądania. Musimy wrócić do początków komercjalizacji lotnictwa. Lotnictwo komercjalizowano na początku głównie przewożąc pocztę, ponieważ tej było dużo, listy były lekkie i przede wszystkim nie odczuwały strachu przed lataniem. Również wyjątkowo korzystna sytuacja była w miejscach, gdzie samolot był świetną alternatywą z powodów geograficznych. Największą korzyścią z samolotów na początku zauważono w regionach, w których w sprawnym przesyle poczty przeszkadzały na przykład rzeki, jeziora oraz morza. Co ciekawe, mimo że na przykład w 1926 roku powstaje taki samolot jak Ford Trimotor, pierwszy metalowy samolot z zamykaną kabiną, to i tak nadal rynek lotniczy był bardzo mały i w 1931 roku nadal poczta stanowiła 85% przychodów amerykańskich linii lotniczych. Przypomnę, że już 5 lat wcześniej zostają założone polskie linie lotnicze LOT. Wtedy to pasażerowie często byli dodatkiem do lotu z pocztą. Trzeba pamiętać, że to nie pasażerowie wypchnęli w kolejnych latach pocztę z samolotów, a te po prostu były coraz większe i znajdowało się miejsce dla jednych, jak i drugich. Lata jednak mijały i po 1945 roku lotnictwo zostało silnie skomercjalizowane i linie skupiły się na przewozie pasażerów. I to poczta wtedy została dodatkiem do lotu. Pierwszą linią, która zauważyła ponowny potencjał przewozu frachtu, było Northwest Airlines, które uzyskało pozwolenie na obsługę lotów z Alaski do Chin. Zamówień na przewóz towarów z Chin było tak dużo, że firma złożyła u Douglasa specjalne zamówienie na DC-7. Specjalną wersję samolotu nazwano DC-7C. Literka C to skrót od słowa kombi, która odnosiła się do Volkswagena Transportera T2. Kombinacją z Kraftenwagen łączył kabinę pasażerską z lukiem na bagaże, dokładnie tak samo jak nowa wersja Douglasa DC-7 dla linii Northwest. Okazję zwęszył producent, który w tamtych latach się bardzo prężnie rozwijał i właśnie tworzył samolot, który zupełnie zmienił światowe lotnictwo. A mowa tutaj oczywiście o Boeingu 747. Samolot był tak duży, że nawet eksperci branżowi uważali, że ten po prostu nie da rady się wzbić w powietrze. Większy problem miały linie lotnicze. Jak zagospodarować tak potężny samolot, mieszczący w swojej pierwszej wersji, w konfiguracji z klasą ekonomiczną oraz biznesową, 452 pasażerów. W tym samym czasie powstawał również Boeing 737 i wtedy również inżynierowie Boeinga postarali się, aby od początku samolot miał możliwość przewozić zarówno pasażerów, jak i cargo. I znalazły się linie lotnicze, które idealnie potrafiły z takich maszyn skorzystać. Na przykład w 1975 roku przewóz cargo stanowił w linii Air Canada aż połowę ich przychodów. A przypominam, że cargo było jedynie dodatkiem do lotów pasażerskich. Z Boeinga 747 wersji cargo najlepiej skorzystała linia KLM, a było to związane z faktem, że port macierzysty Narodowej Linii Holandii znajduje się w Amsterdamie, nieopodal jednego z największych portów morskich świata, przez który przewija się mnóstwo cargo. Finalnie Boeingi 747 linii KLM zabierały wówczas około 200 pasażerów. Jest to mniej więcej tyle samo, ile pasażerów zabierał Boeing 707 oraz zostawało tyle samo miejsca na cargo, ile posiadał cały, wyłącznie towarowy Boeing 707. Finalnie można powiedzieć, że linia dysponowała dwoma 707 w jednym. Przez lata linia KLM zamówiła łącznie aż 30 Boeingów 747 właśnie w konfiguracji kombi. Równie popularne samoloty kombi były na Alasce, tym razem za sprawą Alaska Airlines.
Z tą konfiguracją w tej linii wiąże się ciekawa anegdota. W samolocie poza pasażerami w luku cargo znalazło się 70 małych reniferów. Gdy samolot startował, renifery przestraszyły się i wiele z nich doznało natychmiastowych problemów gastrycznych. Zapał z przedziału cargo był tak intensywny, że dotarł i do pilotów, i do pasażerów. Finalnie samolot musiał przedwcześnie wylądować. Dlaczego, skoro samoloty typu kombi były takim biznesem dla linii lotniczych, obecnie już ich nie spotykamy na lotniskach? W 2017 roku Alaska Airlines wycofuje ostatniego 737 wersji kombi, natomiast KLM ze swoich 747 rezygnuje w ubiegłym roku. Samoloty te straciły popularność dużo wcześniej. Właściwie to zaraz po ich zaproponowaniu na szeroką skalę przez producentów samolotów. W latach 60. student Uniwersytetu Yale, Fred Smith, w swojej pracy zauważa, że gdyby linie oddzieliły cargo od lotów pasażerskich, to zwiększyłaby się efektywność przewozu, przez co paczki mogłyby trafiać do klientów na drugi dzień, a nie byłyby tak uzależnione od rozkładu lotów pasażerskich. Finalnie przychody wzrosłyby na tyle, że opłacalnym byłoby stworzenie osobnej floty, wyłącznie samolotów cargo. Smith za swoją pracę otrzymuje ocenę C w skali od A do F, ponieważ według profesora było to po prostu niewykonalne. Ten jednak po ukończeniu uczelni swój pomysł wcielił w życie i stworzył pierwszą firmę kurierską, która przewoziła cargo właśnie za pomocą samolotów. Czy był to dobry pomysł? Firma obecnie posiada 688 maszyn, a jej nazwa to FedEx. Drugim czynnikiem, który przyczynił się do upadku filozofii kombi, była katastrofa Boeinga 747 linii South African Airways, kiedy to z luku bagażowego zaczął wydobywać się dym. Więcej o tej katastrofie możecie posłuchać w osobnym odcinku. Po tym wypadku amerykańskie FAA nakazało liniom lotniczym posiadającym samoloty typu kombi o ich modyfikacje, które zabezpieczyłyby samolot na wypadek ognia w przedziale towarowym. Narzucone modyfikacje były bardzo kosztowne i wiele linii po prostu od razu z samolotów zrezygnowało, a kolejne linie o zakupie takich maszyn już nie myślały, ponieważ przestało być to rentowne. Samoloty typu kombi były bardzo ciekawym epizodem w komercyjnej historii lotnictwa. Obecna specjalizacja na loty pasażerskie oraz specjalistyczne firmy kurierskie sprawiają, że raczej nie ma co liczyć na powrót takich maszyn. A w tym odcinku to już tyle. Zapraszam Was na odcinek o tym, dlaczego nie ma już latających łodzi, które rozwiązywały problem braków lotnisk, dzięki czemu moglibyśmy mieć na przykład lotnisko Warszawa-Powiśle. Do zobaczenia, cześć!